Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest wicemarszałek Senatu Prawo i Sprawiedliwość Stanisław Karczewski. Dzień dobry. Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry państwu. Panie marszałku, wczoraj, jak donoszą media, odbyły się masowe protesty. Na ile one były masowe, to jest oczywiście kwestia dyskusyjna, ale przynajmniej w wielu miastach, bo mówi się od 150 nawet do 200 protesty dotyczyły przygotowywanej przez Prawo i Sprawiedliwość ustawy. Ustawy, którą Gazeta Wyborcza nazywa kagańcową, TVN represyjną. Rzecz chodzi o to, żeby nie pozwolić sędziom podważania prawa do wydawania wyroków przez tych sędziów, którzy zostali nominowani za sprawą nowego KRS-u. O co chodzi pańskim zdaniem w tej sprawie? No, panie redaktorze, szanowni państwo, no, chodzi oczywiście o protest polityczny. No, wyraźnie protest miał i ma charakter polityczny. Przyłączają się do niego sędziowie. Jest to ustawa, która porządkuje nasz system, uniemożliwiając właśnie sędziom kwestionowanie wyroków sędziów wybranych przez KRS i zgodnie z prerogatywą pana prezydenta przyjęciem ślubowania czy przyjęciem sędziego w skład sędziów. No więc to jest, jak to bardzo słusznie powiedział pan prezes Jarosław Kaczyński, no wysadzenie w powietrze całego naszego systemu sądowniczego. Więc my musimy dbać o to, aby w Polsce był porządek. Nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której wyroki będą kwestionowane. Możemy się z nimi wewnętrznie nie zgadzać, możemy je jakoś komentować, ale nie możemy podważać wyroków sędziów. Ten porządek musi być utrzymany. Ja też dziś rano, panie redaktorze, szanowni państwo, przejrzałem i gazety, i portale i widzę, że ten protest, sam zresztą przejeżdżałem w pobliżu, przez ulicę w pobliżu Sejmu. Nie widziałem zbyt dużo osób. Te protesty cieszą się coraz mniejszym poparciem społecznym. Ponieważ jest okres świąteczny, spotykamy się z mieszkańcami swojego miasta. Obok życzeń świątecznych słyszę takie bardzo stanowcze poparcie dla naszych działań i oczekiwanie społeczne. Ja nie znam badań, bo ktoś powiedział w internecie, że my mamy badania. Ja nie widziałem takich badań, ale wiem o tym. Stare badania pokazują to, że jest olbrzymie poparcie dla zmian w systemie sądownictwa, w wymiarze sprawiedliwości w ogóle. Właśnie wszystko zależy od tego, kogo się słucha i kogo się czyta. Na przykład jeden z tutaj bez imienia i nazwiska, no ale w każdym razie jeden z warszawskich prokuratorów twierdzi, że prokuratura ma się stać narzędziem do zastraszania i pacyfikowania sędziów, politycznym młotem na sędziów. Panie redaktorze, szanowni państwo, to są bardzo, bardzo mocne słowa. I te, i wypowiedziane jeszcze przez innych. No niestety to trzeba powiedzieć, no polityków. No, jeżeli sędzia zaczyna kwestionować, zaczyna wypowiadać się politycznie, na wiecu politycznym, stoi obok osób, których sprawy prowadzi, więc to jest zupełnie niedopuszczalne. I no przecież żyjemy w państwie absolutnie demokratycznym. Jeśli sędziowie chcą zająć się polityką, powinni, no teraz troszeczkę spóźnili się, bo przecież były wybory nie tak dawno i powinni startować w wyborach i mieć wpływ polityczny na to, co się dzieje w Polsce. Także to dla mnie jest takie bardzo przykre, bo te porównania i odniesienia są bardzo mocne i absolutnie nieusprawiedliwione. A jak pan marszałek odbiera to, bo to jest też coś, co powinno pewnie budzić wątpliwości, coraz dalej idącą ingerencję ze strony instytucji unijnych w polski system prawodawstwa i w polski system stanowienia prawa. No przecież ten wyrok wydany przez TSUE jest de facto dalszym krokiem w stronę ograniczenia suwerenności Polski. I co państwo, że tak powiem, zamierzają z tym zrobić? No? Panie redaktorze, będziemy zmiany wprowadzać, bo to jest naszym obowiązkiem. Tego, tak jak już powiedziałem raz, powtórzę, to społeczeństwo tego oczekuje, tego chce.
Podczas spotkań w moim biurze spotykam się regularnie z mieszkańcami. 80% osób przychodzi z problemami z wymiarem sprawiedliwości. I są rażąco niesprawiedliwe wyroki, są problemy, są kłopoty. No więc my musimy to robić. To jest nasz obowiązek. Od 30 lat, mamy przecież 30 lat niedawno minęło od pierwszych tak wolnych wyborów do Senatu. Cieszyliśmy się z tej rocznicy. Świętowaliśmy ją. Dokonaliśmy wielu reform. Reformę służby zdrowia, oświaty. Nie, ale nie o to pytam. Ja bym coś innego. Dlaczego? Ja rozumiem, ale dojdę. Panie redaktorze, dojdę do tego. Ale nie zrobiliśmy jednej, jedynej reformy właśnie dotyczącej systemu sprawiedliwości, systemu wymiaru sprawiedliwości. Jak ja wyjeżdżałem jako marszałek poprzedniej kadencji do swoich odpowiedników w Europie, ze zdziwieniem przecierali oczy, słysząc ode mnie, że nie zrobiliśmy nic w tym zakresie. Inni nas wyprzedzili. Inni zrobili to bardzo szybko. No więc zrobili to. Ja myślę, że tak, panie redaktorze, to gdyby w Polsce rządziła liberalna, akceptowana w pełni przez elity europejskiej władza, nie byłoby takiej ingerencji. Jest to ingerencja tak naprawdę to w rząd Prawa i Sprawiedliwości, konserwatywny rząd, no niespecjalnie akceptowany i w elitach europejskich. Ale też warto, panie redaktorze, też spojrzeć na wyniki. Ja widziałem wczoraj takie wyniki badań partii, które mają wpływ w Unii Europejskiej, w Europie. Prawo i Sprawiedliwość jest na czwartym miejscu. Więc to bardzo mnie ucieszyło. Ucieszył mnie ten sondaż, bo mamy coraz większy wpływ. I mam nadzieję, że będziemy mieli coraz większy wpływ również na kształtowanie polityki europejskiej. No bo to, co się wydarzyło, jeśli chodzi o interpretację prawa, to tak jak do tej pory istniała linia mówiąca o tym, że polska konstytucja i polskie prawo ma nadrzędną wartość w stosunku do rozstrzygnięć europejskich, to wskutek tej debaty, sporu o reformę sądownictwa, mam wrażenie, że nagle teraz wszyscy ci, którzy do tej pory twierdzili, że jednak polska konstytucja jest najważniejsza, zmienili zdanie i się okazuje, że Trybunał Sprawiedliwości ma więcej do powiedzenia. Panie redaktorze, ja nie śledziłem bardzo wnikliwie wczorajszych demonstracji, przejrzałem, ale nie widziałem haseł konstytucja, konstytucja, no bo to jest ewidentne łamanie konstytucji i przekraczanie, tak jak pan redaktor powiedział, tej linii, która nie powinna być, tej granicy, która nie powinna być przekraczana. No ale można odnieść takie wrażenie, przynajmniej jak się czyta wypowiedzi różnych ludzi sztuki, artystów, celebrytów, że jednak tutaj dochodzi do powtórzenia niemal sytuacji z grudnia 81 roku. Olga Tokarczuk, noblistka, mówi tak: polscy sędziowie, jesteśmy świadomi tego, w jakiej teraz opresji żyjecie, jak jesteście zwalniani z pracy, jesteście przesuwani na inne stanowiska, jak bardzo cierpią na tym wasze rodziny. Chcę powiedzieć wam tylko, że jesteśmy z wami. Panie redaktorze, nawet nie chciałbym specjalnie komentować, bo bym musiał... No dobrze, to stanie polityka. Donald Tusk mówi o tym, że ta reforma jest po to, żeby można było swobodniej kraść. Tak, i że Polska wyjdzie z Unii Europejskiej. Są to bardzo daleko idące określenia. I to określenia i epitety, które służą temu, aby podnieść emocje. Bo z jednej strony mamy już kampanię, czy prekampanię wyborczą, ważnych wyborów prezydenckich. Nie słyszę programu, który będzie forsować pani marszałek Kidawa-Błońska. Nie widzę programu, więc zamiast tego programu, zamiast oferty dla Polaków, chce się podnosić emocje i stąd te bardzo ostre, bardzo daleko idące, za daleko idące określenia i porównania, bardzo niesprawiedliwe i krzywdzące. Krzywdzące również nasz kraj, bo przecież niezwykle dynamicznie rozwijamy się, jest w Polsce pełna demokracja. No przecież to najlepszym dowodem jest to, w jakiej atmosferze i z jakim spokoju odbywają się te protesty. No są protesty, ktoś protestuje, ktoś się nie zgadza. To jest zupełnie naturalne w demokracji. Natomiast zbyt daleko idące określenia krzywdzą interes Polski. Zmieniamy trochę temat, ale nie całkiem, bo pozostajemy przy sprawach politycznych, ale przechodzimy do Senatu. Senat po raz pierwszy odrzucił ustawę przygotowaną przez Sejm. Ustawa dotyczyła kwestii podniesienia akcyzy o 10% na papierosy i na alkohol. No i Senat tę ustawę po długim deliberowaniu odrzucił.
Bardzo jestem zdziwiony, dlatego że podczas długotrwającej debaty słyszałem od senatorów Platformy Obywatelskiej, że są za podwyższeniem akcyzy na alkohol i papierosy, ale tylko o 3%. No, w ostatniej chwili senatorowie Platformy, część senatorów Platformy zgłosiła poprawkę, odrzucenie, wniosek o odrzucenie ustawy i taką decyzję. Dla mnie bardzo dziwna, zupełnie zaskakujące, dlatego że relatywnie papierosy i alkohol są w Polsce bardzo tanie. Jest to taka zachęta naturalna dla młodych ludzi, sięgnięcie, spróbowanie. Ale później niestety bardzo łatwo z tego jednego incydentalnego spróbowania przejść w nałóg. No to jest olbrzymia krzywda dla młodzieży, dla polskiego społeczeństwa. Coraz więcej... Tak, ale no, w sensie niestety... politycznym to pokazuje, że jednak opozycja kontroluje Senat. Jeszcze raz, proszę? W sensie politycznym to pokazuje, że opozycja kontroluje Senat. No kontroluje, że... tak. No wczorajsze głosowania to wskazują, tak, tak. Tak to jest. No, jak będzie w przyszłości, zobaczymy. Natomiast no, sam fakt odrzucenia tej ustawy dla mnie jest zupełnie niezrozumiały, dziwne. No dziś zbiera się Sejm. Mam nadzieję, że ten wniosek o odrzucenie zostanie odrzucony i ustawa wejdzie w życie w formie zaproponowanej i przyjętej przez Sejm. Ale pytam o to też w takim kontekście, że jednak... Politycznym, tak, ale też takim, że kiedy się rozmawiało z marszałkiem Grodzkim przed jeszcze tymi głosowaniami, z innymi przedstawicielami opozycji, to mówili, że to będzie taka opozycja, nazwijmy to, konstruktywna i że to nie jest tak, że wszystko, co będzie rząd i Sejm przesyłał, będzie odrzucane. A nie wszystko, panie redaktorze, to ja muszę tutaj przyznać, no, część ustaw... będzie wreszcie jakiś ustaw, element pozytywny. Część ustaw bardzo pozytywnych, mały ZUS, no, 13 emerytura, mały ZUS, zostały przyjęte. No, 13 emerytura z pewnymi poprawkami, ale jednak wszyscy głosowaliśmy za. No to są dobre, no, to byłaby kompromitacja. No, to jest taka malutka kompromitacja, jeśli chodzi... Po prostu bronić Polaków przed wyższymi podatkami, które próbuje wprowadzić rząd. Nie, no panie redaktorze, rozmawialiśmy bardzo długo na ten temat w Senacie. Prosiliśmy o wskazanie podwyżek podatków i tu mieli senatorowie w Polsce mieli duże z tym problemy. Obniżamy podatki, obniżyliśmy PIT, obniżyliśmy CIT, no to są fakty, prawda? No, Prawo i Sprawiedliwość, partia, która realizuje przecież tak na dobrą sprawę były program Platformy Obywatelskiej. Obniżyliśmy w bardzo wielu obszarach obciążenia Polaków, ZUS, prawda? Także to są przykłady, które świadczą o tym, że obniżamy daninę. A tu był problem zdrowotny. No to był problem, który powinien być zrozumiany również przez marszałka Grodzkiego. Ja liczyłem na to, że jednak senatorowie zagłosują za tą ustawą, bo trzeba zrobić wszystko, aby zmniejszyć ilość palonych papierosów i alkoholu spożywanego przez Polaków. Ale w tej sprawie nie udało się osiągnąć porozumienia. W innych udało się, to trzeba przyznać, natomiast ta sprawa... A jak będzie dalej? Zobaczymy. Dziękuję. Będziemy cierpliwie czekali. Moim gościem był Stanisław Karczewski, wicemarszałek Senatu. Dziękuję uprzejmie i życzę dobrego dnia.